Proszę Państwa, a teraz gościem Radia Polonii 2000 jest nasz komentator bieżących spraw pan Zenon Golba. Dobry wieczór, dzień dobry, jak to woli. Pozdrawiam bardzo serdecznie, słuchaczy sieci polonijnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty po faktach Poza Ameryką, korzystając z YouTube, po wpisaniu hasła: Obudź się Polsko, obudź się Polonią, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię i Nową Zelandię, a także skupiska polonijne w Europie. Szanowni Państwo, nie jest możliwym, abym sam poruszył wszystkie tematy, a z pewnością Was interesujące, więc zapraszam do zapoznania się z ciekawym opracowaniem na łamach kuriera codziennego, autorstwa doktora Jaśkowskiego, który na podstawie wywiadu przepowiedni pana Henry Kissingera wróży upadek Izraela. Pan Kissinger to bardzo znana postać polityki amerykańskiej i światowej. Polecam lekturę, która już jest w sprzedaży. W dzisiejszym felietonie komentarzu będzie także apel o poparcie akcji Organizacji Polsko-Włoskiej w Ameryce do zniesienia ustawy określonej w Polskim Dzienniku Ustaw pod numerem 1036. Pod koniec mojego dzisiejszego spotkania antenowego z Wami wyjaśnię o co chodzi. Mottem mego dzisiejszego felietonu komentarza pragnę uczynić łacińską formułę cytatem z, strategii, z tragedii. Seneki, qui prodes is factis. Komu zbrodnia przynosi korzyść, ten ją popełnia. Nie zdarzyło się od ponad 60 lat, aby rosyjski samolot został zestrzelony. To, co stało się w poniedziałek, napawa niepokojem i jest zagrożeniem dla pokoju światowego. A media, szczególnie te piszące po polsku z Polski, prezentują bełkoczące opinie ekspertów z magla albo bazarowej przekupy. A więc Szanowni Państwo, fakty po faktach, gdzie kłamstwo, obłuda i fałsz idą tym samym krokiem. Zapraszam do pilnego słuchania i do analizy informacji, które oficjalnie już przekazano w prasie światowej. Ja postawię pytanie i razem z Wami rozważę zasadność i prawdziwość informacji w mediach wszelkiego nurtu. Komu zależy na sprowokowaniu Rosji do otwartego konfliktu z Zachodem? Nie tak dawno dokonano ataku terrorystycznego na rosyjski samolot pasażerski w Egipcie. A teraz dokonano zestrzelenia samolotu wojskowego, który bombardował pozycję terrorystów przy granicy tureckiej. Zacznijmy od początku. Turcy twierdzą, że samolot pogwałcił ich przestrzeń powietrzną i, dlaczego, i dlatego przeciw niemu wysłano dwa myśliwce F-16. Podobno samolot rosyjski był dziesięciokrotnie ostrzegany przez myśliwce drogą radiową przez 5 minut, zanim do niego wystrzelono. Na dowód przytaczają mapy i zapis z radaru. Nie wygląda to jednak wiarygodnie. Cypel, że tak to nazwę, na mapie, przez który niby rosyjski samolot skręcił sobie w drogę. Ma tylko 2,7 kilometra długości. Zestrzelony SU-24, który osiąga szybkość 2,5 tysiąca kilometrów na godzinę, a wtedy najprawdopodobniej leciał z prędkością 700 kilometrów, pokonałby ten dystans w ciągu 15 sekund. Jak mogli Turcy w tym czasie wielokrotnie wzywać go do opuszczenia ich przestrzeni i podkreślając, przez 5 minut? Po takim czasie byłby już nad Ankarą. Widać wyraźnie, że obrony potrzeby nie było. A zatem, zamierzona prowokacja? To pytanie. Sprawa jest bardzo nieczysta i wygląda bardzo groźnie. Być może Turcy już zaanektowali ten 5-kilometrowy pas ziemi syryjskiej jako swój. To też jest rzecz niewiadoma, przynajmniej oficjalnie. To pytanie zadaję wszystkim słuchającym. Jak to jest, że wczorajsze komunikaty Turków były inne, że rosyjski bombowiec miał wlecieć na teren Turcji i tam przebywając przez co najmniej 5 minut, przez które był dziesięciokrotnie wzywany do opuszczenia terytorium? Wyjaśniłem, że Cypel ma 2 km 700 metrów, gdzie zestrzelony został właśnie ten samolot. Ten samolot mógł pokonać ten dystans bardzo szybko, jak powiedziałem. Te 5-minutowe Ostrzeżenia to pytanie, kto szyje takimi grubymi niczmi, takie informacje. Dzisiaj z kolei komunikat jest całkowicie inny, że samolot rosyjski zmierzał w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej. Nic o tym, że przekroczył granicę, a został zestrzelony zgodnie z procedurami ustalonymi wcześniej. Sprawa jest oczywista: Turcy otworzyli Puszkę Pandory. Cytując za źródłami amerykańskimi, należy podkreślić, że Turcja zaatakowała rosyjski samolot, który bierze udział w walce z terroryzmem i zrobiła to, mimo że Rosja zawarła z Ameryką porozumienie w sprawie zapobiegania takim incydentom w Syrii. Turcja, jak wiadomo, jest w szeregu tych, którzy twierdzą, że podobno walczą z terroryzmem w składzie amerykańskiej koalicji. A więc ponowne pytanie, a więc o co tu chodzi? Argumentacja turecka jest od początku tak naciągana, że zaledwie składnia wyjaśnień zamiast Turcji natychmiast podjęto próby, aby to wyjaśnił sztab NATO. Co może wskazywać w czym interesie tej prowokacji dokonano. Zapis satelitarny rosyjskiego bombowca wyraźnie wskazuje, że nie było żadnych ostrzeżeń ze strony tureckich sił powietrznych i że rosyjski samolot nie wleciał w turecką przestrzeń powietrzną. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że turecki jak 16 przed atakiem na rosyjski samolot wleciał i znalazł się nad przestrzenią terytorialną Syrii. Mimo to nie został zestrzelony. Powstaje pytanie, czy to turecka głupota, czy celowe działanie? Czy Turcja ma zamiar bronić swoich Turkmenów, czy raczej dróg transportu kradzionej ropy naftowej, którą ISIS sprzedają głównie przez Turcję? Ostatnie zdjęcia i filmy wideo opublikowane na YouTube informują, że Rosjanie w ciągu ostatnich dni zbombardowali ponad tysiąc cystern kradzionej ropy z terenów Syrii i Iraku. Czy to jest wystarczający powód do niezadowolenia Turków do działań przeciwko Rosji? Według źródeł włoskiej i greckiej prasy, cysterny miały należeć do syna prezydenta Turcji. Przypomnę, że w ubiegłym roku na spotkaniu w Harvardzie wiceprezydent Joe Biden skrytykował rząd turecki za wspomaganie ISIS i robieniu biznesu z nimi, sprzedając olbrzymie ilości broni terrorystom. Joe Biden później wycofał się ze swoich słów, jemu tylko znanych powodów, ale proceder tureckiego wsparcia dla islamistów daleko głębi sięga. Nie od dziś wiadomo, że rosyjska akcja lotnicza w Syrii napotyka na niechęć i opór ze strony NATO. Szczególnie Turków od początku świeżbiła ręka, aby Rosjan z Syrii przegonić lub przynajmniej mocno im tam przeszkadzać, bo ta interwencja psuje im także bezpośredni interes. Turcja tucze przecież ogromne pieniądze i służy za główny kanał zbytu taniej ropy i jej pochodnych, kradzionych na zdobytych terenach Iraku i Syrii przez terrorystów Daesh, a także za paserski rynek zbytu narabowane w Syrii zabytki i dzieła sztuki. Jest to również, licząc w drugą stronę, bardzo dobry rynek zbytu na broń, medykamenty, żywność i zaopatrzenie, usługi transportowe, obsługę finansową i nazwicie, szanowni państwo, co więcej. Zanim samolot zestrzelono, szef tureckiej narodowej or organizacji wywiadu powiedział, że państwo islamskie to rzeczywistość. To cytat, której nie da się wytępić i którą należy zaakceptować. Wezwał swoich zachodnich kolegów, by zmienili swoje nastawienie względem islamskich prądów politycznych i udaremnili plany zniszczenia syryjskich rewolucjonistów islamskich przez Rosję szef tureckiego wywiadu opowiedział się również za otwarciem w Stambule konsulatu państwa islamskiego lub przynajmniej jego biura politycznego w celu obsługi dużej liczby zagranicznych dżihadistów udających się przez Turcję do Syrii. Właśnie ten przedstawiciel uchodzi za osobę blisko związaną z prezydentem Turcji Erdoganem. Turcja wie doskonale, że dokonując takiej prowokacji przeciwko Rosji jest prawie bezkarna, bo jakkolwiek próba odwetu ociera się o słynny artykuł 5 układu NATO, czyli o wybuch wojny światowej. Są tacy, którzy zacierają ręce i poklepują Turków po ramionach. Ciekawe jednak, czy Rosja przewidziała taką okoliczność i jak bardzo może odpowiedzieć Turcji bo to że Rosja nie popuści tego Mustafie płazem to jest pewne myślę że również kurdowie mogą z tym związać pewne nadzieje nie wiem w jaki sposób zareaguje Rosja jednak zachodnie agencje snują coraz to różne domysły czy bandycki wyczyn Turcji pozostanie bez odpowiedzi kiedyś ktoś powiedział że Mustafa zapłaci jak za mokre zboże Albo jeszcze gorzej. To tylko kwestia czasu. Szanowni Państwo, porównajmy rzeczową i powściągliwą wypowiedź rzecznika prasowego władz na Kremlu, Pieskowa, z psychopatycznymi oświadczeniami jego zachodnich odpowiedników i mediów, które mają w zwyczaju z góry przesądzać o czyjeś winie, zanim jeszcze cokolwiek ustalono. Nie sposób nie wspomnieć, jak zachowali się płatni analitycy w Polsce. Brydzisławy, Gromisławy, grzmią i grożą. To prawdziwe podcieractwo, nie w imieniu Polski i Polaków. Powstaje pytanie, czy Polak nie może żyć sam w swoim domu bez sublokatora? Który na stałe zadomowił się w polskim domu. I nieważne, jak następują poślizgi władzy. Czytając doniesienia prasy międzynarodowej widać wyraźnie niechęć zarówno czołowych polityków, jak i reporterów do tak negatywnej oceny, tej sytuacji, jaka jest w Serii obecnie. Niestety w Polsce jest odwrotnie. Dziennikarze, najemnicy, tzw. Tak zwani eksperci i agenci są zawsze na posterunku. To wszystko, co widać i słychać w Polsce, pachnie wplątaniem Polski w wojnę na służbie NATO i międzynarodowej finansjery, a jest to groźne dla Polski i dla tej części Europy. Kiedy Belgowie i Francuzi nie chcą umierać za NATO, to Polaków można chętnie podłożyć okrąglica, bo jak okrąglica, szeroka i głęboka, to siedzą tam same kawiarniane jastrzębie, które w każdej chwili są gotowe do wojny. Do cudzej wojny, ale prowadzonej naszymi polskimi rękami. Być może Polska i podobne kraje. Politycznego zakompleksienia mogą być łatwo ustawione jako mięso armiatnie w tym konflikcie. To słychać wyraźnie w telewizji polskiej i trzeba mieć to na uwadze, bo to arcyniebezpieczne wydarzenie. Czy grozi nam powtórka z historii pod tytułem Szarża pod samosierą? W imię kogo? I czego? Miejmy nadzieję, że Rosja nie wejdzie w ostry konflikt z Turcją, bo NATO może się rozpaść na froncie. Pozostanie tylko USA, Wielka Brytania, Izrael i Polska. Przeglądając prasę zachodnią, wszystko wskazuje na to, że nikt w Europie nie chce umierać za Turcję, za Izrael, za Stany Zjednoczone, ale jest ryzyko, że tę pustkę właśnie może wypełnić Polska, a nawet biegnie przed szereg, co już dzisiaj czuć i przeczytać można w prasie piszącej po polsku. W końcu to jedna wielka i ciągła wojna o pieniądz. Szanowni Państwo, oby ponownie nie stało się, że za wolność waszą, ale nie naszą, pytam również kiedy ta samobójcza tradycja zostanie w Polsce przełamana. Pytam. Jak wspomniałem na początku mojego antenowego spotkania, zapraszam Was, rodacy Polacy z odległych kontynentów Europy i Ameryki, do poparcia akcji Organizacji Polsko-Włoskiej w Ameryce i zniesienia ustawy określonej w Polskim Dzienniku Ustaw pod numerem 1066, która to pozwala na użycie obcych zewnętrznych służb, tak zwanych porządkowych w Polsce na wypadek gdyby istniejące w Polsce już służby nie były w stanie sprostać protestom polskich patriotów. Wszystkim rusofobom przypominam, że ustawa ta wyszła od Niemców, którzy chcieli wzmocnić swoją dominację w Europie jeszcze bardziej. Idąc dalej, ustawa ta w artykule 8 ustępu 1 punkcie 3 gwarantuje możliwość wwozu na terytorium Rzeczpospolitej i posiadania broni palnej, amunicji oraz materiałów pirotechnicznych i środków przymusu bezpośredniego zainicjowany przez naszego zachodniego sąsiada traktat Sprum z, z 2005 roku zerwała zezwala między innymi niemieckim siłom porządkowym na przekraczanie granic państwowych krajów członkowskich w celu zwalczania terroryzmu należy to również przetłumaczyć na język nowomodny pod tytułem szerzenie demokracji 24 lutego bieżącego roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał uchwaloną przez parlament wcześniej w Polsce ustawę, dającą uzbrojonym oddziałom porządkowym obcych państw możliwość wejścia na terytorium Polski. Warto jeszcze przypomnieć, jak głosowały poszczególne ugrupowania: a mianowicie za uchwaleniem PO, PSL, już nieistniejący Palikut oraz SLD. Natomiast przeciw był PIS oraz Solidarna Polska. Ostatnie wydarzenia, na przykład we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu Krakowie i Warszawie, wyraźnie wskazują na powszechne niezadowolenie i sprzeciw wobec dziwnej bezradności. Odnoszę to między innymi do ostatnich słów Junckera, szefa Komisji Europejskiej, który w poniedziałek powiedział stanowczo, że kraje Unii Europejskiej będą musiały wykonać podjęte zobowiązania przez niemiecką Unię Europejską w sprawie Niemieckiego solidarnego podziału imigrantów. Należy podkreślić, że to równa się stopniowemu samozniszczeniu Polski. Szanowni Państwo, Polacy wolnej i niezależnej myśli na świecie, w nas drzemie wielki potencjał i musimy bronić naszej ojczyzny Polski. Podobno dzisiaj mamy w Polsce polską władzę, mamy polskiego prezydenta, mamy polski Sejm. Mamy prawo oczekiwać działań patriotycznych, propolskich. Zwracam się szczególnie do Polaków w Ameryce, do Polonii Wolnego Świata o poparcie naszego postulatu, który zostanie opublikowany na naszych stronach internetowych w języku polskim. Pamiętajmy, że tak jak zdrowie mamy jedno, tak Polskę mamy jedno. Niech żyje Polska! Telefon do nas do organizacji 773 775 4400. 773 775 4400. Dziękuję. A naszym gościem Radio Poleni 2000 jest pan Zenon Golba z organizacji polsko-włoskiej. Dziękuję. Ja również.